Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was 5 najlepszych ćwiczeń na klatkę piersiową, które możecie wykonać w domu bez żadnego sprzętu. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, na wstępie materiału zaznaczam, że w przypadku kobiet w zupełności wystarczy jedno, maksymalnie dwa ćwiczenia na klatkę piersiową wykonane raz maksymalnie, podkreślam, dwa razy w tygodniu. Inaczej prezentuje się sytuacja w przypadku mężczyzn, którzy powinni trenować klatkę piersiową, oczywiście częściej, od 2 do nawet 4 razy w tygodniu, wykonując minimalnie 2, maksymalnie 4 ćwiczenia na jednej sesji treningowej. Ale dziś nie będę się rozwodził nad różnicami między treningiem kobiet i mężczyzn. Skupimy się na przedstawieniu 5 najlepszych ćwiczeń na klatkę piersiową, które możecie wykonać w domu bez żadnego profesjonalnego sprzętu i bez wychodzenia na profesjonalną siłownię. Będziecie potrzebowali tylko i wyłącznie obciążenia w postaci 1,5-litrowych butelek, oczywiście wypełnionych tym specyficznym trunkiem, czyli wodą. Ewentualnie możecie zadbać o jakiś baniak 5-litrowy wody, żeby jeszcze bardziej obciążyć swoje mięśnie. A więc zaczynamy. Pierwszym ćwiczeniem będzie popularne wyciskanie, ale w tych warunkach, które teraz mamy, czyli w domu, będziemy wyciskać z podłogi. Wykonamy tak zwane floor pressy. Na czym powinniśmy się tutaj skupić? Mamy proste, choć lekko zmostkowane plecy, czyli tworzymy lordozę lędźwiową, wypychając klatkę piersiową do góry, ściągając barki do dołu, czyli wykonując tak zwaną retrakcję łopatek, czyli ściągnięcie ich do siebie. Napinamy pośladki, mamy nogi zgięte w kolanach, mocno stopy wbite w podłogę. Nie potrzebujemy nawet maty, o ile oczywiście odkurzyliśmy wcześniej swój dywan, ewentualnie podłogę. Naszym zadaniem jest ustawienie ramion pod kątem mniej więcej od 40 do 70 stopni względem tułowia. Zapewnia to jak najlepszy angaż klatki piersiowej, bez oczywiście uszkodzenia naszych barków. I co robimy? Wyciskamy te butelki, no niestety lekkie, ale musimy sobie tutaj poradzić, do góry, napinając mięśnie piersiowe i oczywiście pracując także mięśniami trójgłowymi ramion, czyli naszymi tricepsami. Nie robimy tutaj przeprostu w łokciach, tylko wyprost. Powoli wracamy do dołu, zatrzymujemy ruch na dole, następnie powtarzamy oczywiście kolejne powtórzenie. Ponieważ ciężar tutaj nie jest za duży, polecam 3 serie po 20 powtórzeń i starajcie się myśleć, że Wy zduszacie klatkę piersiową poprzez zbliżanie przyczepów, czyli jakbyście chcieli po prostu swoimi bicepsami ścisnąć mięśnie piersiowe. Wracacie do dołu, na chwilę odkładacie łokcie, na chwilę tylko rozluźniacie mięśnie piersiowe, po czym znów wyciskacie oczywiście butelki do góry. Starajcie się trzymać je stabilnie, żeby Wam nie wymsknęły się i nie spadły na podłogę. 45 sekund przerwy, maksymalnie minuta, bo nie potrzebujecie dłużej tutaj czekać. I przechodzimy do drugiego ćwiczenia i będzie to rozpiętka, a raczej po prostu rozpiętki z butelkami. Także nie wstajemy tutaj z podłogi, nie potrzebujecie żadnej profesjonalnej ławki, a i tak zapewnicie tutaj odpowiedni angaż klatki piersiowej. Na czym będziemy się tutaj skupiać? Znowu mniej więcej ustawiamy ramiona pod kątem od 40 do 70 stopni względem
tułowia i naszym zadaniem jest na dość wyprostowanych ramionach, tylko delikatnie zgiętych w stawach łokciowych, przywodzić i odwodzić ramiona. Odkładamy je na podłogę, delikatnie dotykając łokciami i unosimy ramiona do góry do momentu, kiedy butelki będą prawie się dotykały. Ściskamy jakby mięśnie piersiowe, po czym powoli wracamy do dołu. Jak najbardziej tutaj zwalniamy fazę ekscentryczną, kiedy wracacie do podłogi. Następnie powtarzamy ruch. Starajcie się tutaj nie zginać bardziej ramion w stawach łokciowych. Pamiętajcie, że pracujemy tutaj na większej dźwigni niż kiedy wyciskamy i mocno pomagamy sobie tricepsami. Tutaj tylko i wyłącznie chcemy angażować mięśnie piersiowe, ewentualnie biceps, który oczywiście w tym ułożeniu ramion również będzie wspomagał ruch rozpiętek. Polecam tutaj również 3 serie po 20 powtórzeń, bo niestety butelki nie są na tyle ciężkie, żeby wykonywać tutaj małą ilość powtórzeń. 45 sekund, maksymalnie minuta i idziemy wreszcie do ćwiczenia trzeciego, które już będzie tutaj trudniejsze i proponuję, no co mógłbym proponować? Oczywiście pompki, najlepsze, podkreślam, najlepsze ćwiczenie na klatkę piersiową, które możecie wykonać bez żadnego sprzętu w warunkach domowych. I uwaga, dla osób bardziej zaawansowanych polecam oczywiście pompki męskie, normalne, bez podporu kolan. Dla osób nieco mniej zaawansowanych, że tak powiem delikatnie mówiąc, polecam oczywiście pompki wykonane na kolanach, czyli z mniejszą dźwignią, tak zwane pompki damskie. I te oczywiście fantastycznie zaangażują mięśnie piersiowe, tricepsy, wasze barki. Pamiętajcie o prostych plecach, o napiętym brzuchu, o ściśniętych, napiętych pośladkach i o tym, aby również tutaj ramiona były ustawione pod kątem między 40 a 70 stopni względem tułowia. Nie wysuwamy łokci na boki, tylko staramy się je prowadzić w dół względem naszych barków. Polecam tutaj 3 serie po 15 powtórzeń. Oczywiście w zależności od tego, jaki rodzaj pompek wybierzecie. Pamiętajcie, że również możemy wykonać pompki na jakimś podwyższeniu, gdzie ustawiamy ramiona na przykład na łóżku, gdzie będziemy odpowiednio angażować inne aktony klatki piersiowej. Również możemy oczywiście wykonać pompki, gdzie ułożymy nogi na jakimś podwyższeniu typu komoda, krzesło, łóżko i wówczas ta wariacja też przyniesie nieco inne korzyści treningowe. Uwaga! Po niecałej minucie przerwy przechodzimy do czwartego ćwiczenia na klatkę piersiową i będzie to co? Tak zwany pull over, czyli przenoszenie ciężaru zza głowy na wysokość klatki piersiowej. Znakomicie tutaj zaangażujemy nie tylko mięśnie piersiowe, nie tylko rozciągniemy nasze mięśnie trójgłowe ramion, czyli tricepsy, ale również będziemy pracować takim mało znanym mięśniem, czyli zębatym przed nim. Dobra, ale to nie jest teraz tak bardzo istotne jak to, jak technicznie wykonać to ćwiczenie. Nie mamy ławki, więc leżymy na podłodze, no chyba, że ewentualnie położycie się na łóżku, ale nie chcę wam tutaj wymyślać jakichś nie magicznych, że tak powiem, kombinacji. Powiedzmy, że leżymy na podłodze i naszym zadaniem jest chwycić oczywiście butelkę. No możecie pokusić się o baniak wody, ale tutaj ostrożnie, żeby wam się nie wymsknął i nie spadł na głowę. I co robimy? Rozpychając łokcie na boki i już nie zginając ich w stawach łokciowych, przenosimy butelkę za głowę, lekko stopując ruch, kiedy jesteśmy prawie tą butelką, że tak powiem, na ziemi i unosimy ją znowu nad głowę w stronę klatki piersiowej. Przytrzymujemy ruch na chwilę i znowu wracamy butelką za głowę. Także imitujemy tutaj ruch przenoszenia sztangielki za głowy na klatkę piersiową, tak zwany pull over, doskonale rozciągając klatkę piersiową i aktywując jej oczywiście część brzuszną, czyli tą dolną, która jest oczywiście bliżej brzucha. Polecam tutaj 3 serie po 15 powtórzeń i w jaki sposób mamy zaangażowaną klatkę piersiową. Oczywiście triceps również wspomaga tutaj ten ruch. Ostatnie ćwiczenie wykonamy w takiej
jakby skoncentrowanej fazie izometrycznej i pokusimy się tutaj o wąskie wyciskanie ewentualnie baniaka wody lub właśnie butelki, ale nie ściskajcie je tak mocno, żeby po prostu aż nie wybuchła. Starajcie się jednak izometrycznie napinać mięśnie piersiowe. Naszym zadaniem jest dusić, ściskać butelkę i wyciskać ją z okolicy mostka do góry. Oczywiście cały czas mocno ściskając klatkę piersiową. Myślcie o tym, jakbyście chcieli, uwaga, powiem wam potajemnie, po cichu, ściskać swoje piersi, ściskać swoje cycki. Dokładnie słyszycie. W tym momencie jesteśmy w stanie zaangażować wewnętrzne te struktury klatki piersiowej. Mocno wprawiamy w izometrię mięśnie piersiowe. Także ten ruch nie polega na tym tylko, żebyśmy wyciskali do góry w wąskim chwycie, tylko na tym, aby ściskać tą butelkę, a jednocześnie bicepsami dusić, zduszać swoją klatkę piersiową. Trzy serie po 15 powtórzeń. Cały czas mocno się skupiając, pamiętajcie, jeżeli nie macie jakiegoś większego ciężaru i musicie kombinować, musicie jeszcze bardziej się wczuć w napięcie mięśniowe, spowalnianie ruchu, połączenie mózg-mięsień, czyli to po prostu te istotne elementy treningu, które sprawią, że oczywiście bodźce treningowe będą jeszcze większe. Także musimy kombinować w taki sposób, żeby zastąpić ciężary w inny sposób. Oczywiście butelki nie są jakimś ogromnym ciężarem, ale jednocześnie zwiększając ilość powtórzeń i oczywiście zwalniając tempo wykonania każdego powtórzenia, możemy spowodować, że w jakiś sposób korzystnie poczujemy mięśnie klatki piersiowej. Pamiętajcie, jeżeli mielibyście wybrać jedno ćwiczenie z tych pięciu, które dzisiaj przedstawiłem, najkorzystniejszym wariantem będzie oczywiście zwykła, popularna, niedoceniana, aczkolwiek naprawdę skuteczna pompka. Czy na kolanach, czy bez kolan, czy na podwyższeniu, czy w innych wariacjach, pompka to naprawdę najlepsze ćwiczenie na klatkę piersiową, jakie wymyśliło się bez sprzętu. Pamiętajcie, w przypadku kobiet wybieramy jedno, maksymalnie dwa ćwiczenia, powtarzane od jednego razu do dwóch w tygodniu. Mężczyźni no muszą naprawdę poćwiczyć tej klatki piersiowej nieco więcej i polecałbym tutaj skupić się oczywiście na podstawowych pompkach. Dajcie znać, czy wy próbujecie te ćwiczenia, czy macie jakieś inne pomysły, żeby wykonać trening klatki piersiowej w domu, bez sprzętu, bo oczywiście, jeżeli ktoś ma różnego rodzaju obciążenia, to będzie mu łatwiej układać program treningowy. Piszcie w komentarzach, jakie ćwiczenia są waszymi faworytami, udostępniajcie ten materiał dalej, subskrybujcie kanał, wpadajcie na moją grupę Do Celu z Pasją Team na Facebooku, gdzie wzajemnie podzielimy się efektami treningowymi i swoimi oczywiście odczuciami co do tego planu treningowego. Dziękuję za uwagę, Do Celu z Pasją. Cześć!